Szanowni Państwo, przygotowałem dla Państwa kilka wykresów obrazujących sytuację budżetową miasta. Porównanie rozpocząłem od roku 2012 aż do projektu budżetu roku 2016. Obecnie jesteśmy na etapie, że przedłożyliśmy Radzie Miasta projekt budżetu na przyszły rok. Projekt będzie procedowany przez Radę w grudniu tego roku i zamieni się później w uchwalony budżet. Patrząc na sytuację finansową miasta od strony dochodów i wydatków, jak widzicie, od roku 2012, we wcześniejszych latach było również podobnie, wydatki są większe od dochodów, co nazywane jest deficytem. Deficyt bierze się tutaj głównie też z powodu prowadzonych inwestycji w poszczególnych latach. I teraz tak, tutaj pokazujemy na kolejnych wykresach, z czego gmina tak naprawdę ma największe dochody. Słupki macie po kolei, Szanowni Państwo, udziały w podatku PIT i w podatku CIT. Tutaj otrzymujemy te środki, jeśli chodzi o PIT, z budżetu państwa. To jest od osób zatrudnionych na terenie Radlina. CIT to jest podatek od przedsiębiorców. Jak widzicie, w kolejnych latach jest przyrost, natomiast rok 2015 i 2016 kształtuje się na podobnym poziomie. Drugi słupek jest to subwencja oświatowa, czyli tutaj na dofinansowanie zadań oświatowych. Również stopniowo rośnie, jest teraz w granicach 11 milionów złotych. Niestety subwencja oświatowa nie jest na wszystko. Wiadomo, że dużo zadań, na przykład remontowych, związanych, wydatków bieżących związanych z energią, inwestycyjnych, musimy finansować z własnego budżetu, z budżetu miasta. Tutaj nam niestety budżet państwa nie da na to ani złotówki. Kolejny słupek od roku 2012-2013 to, Szanowni Państwo, są dotacje z Unii Europejskiej, które udało się pozyskać, jak również z budżetu państwa, także na dofinansowanie inwestycji. Jak dobrze Państwo wiecie, często się o tym mówi, że kończy się perspektywa finansowa w Unii Europejskiej. W roku 2013 jest to zasada N+2, czyli do końca 2015 zadania z tej perspektywy zostają zakończone. Jest nowe rozdanie w Unii Europejskiej. Również tutaj kolega za chwilę będzie mówił o możliwościach i szansach, jakie przed nami się rodzą, celem również pozyskania kolejnych środków. Natomiast na chwilę obecną już tutaj z Unią Europejską jest generalnie, Szanowni Państwo, z tymi środkami koniec, już się wyczerpały. Kolejna pozycja, podatek od nieruchomości, osoby fizyczne i prawne. Jak widzicie Państwo, jest to bardzo duże źródło dochodu. Natomiast od państwa, jako od mieszkańców, rocznie do budżetu w podatku od nieruchomości wpływa około 2 milionów złotych. Reszta, Szanowni Państwo, są to środki z podatku od nieruchomości od przedsiębiorstw. Tutaj, jak wiecie, mamy dwóch dużych przedsiębiorców, koksownia i kopalnia, a również małe, średnie przedsiębiorstwa, czyli to jest wszystko ponad ten poziom 2 miliony, to mamy od przedsiębiorców. Pozostałe dochody, Szanowni Państwo, to są dochody realizowane przez między innymi jednostki budżetowe, MOSiR, Zakład Gospodarki Komunalnej, między innymi z mieszkań komunalnych. Żeby już tego nie rozdrabniać, zrobiłem to tutaj dla Państwa w tym ostatnim słupku. Jak widzicie, struktura tych dochodów w poszczególnych latach jest tutaj bardzo, bardzo podobna. Może minimalnie te słupki się między sobą różnią, ale jak widzicie, najwięcej tutaj mamy jednak dochodów, po pierwsze z udziału w PIT i CIT, jak również z podatku od nieruchomości. Tutaj, Szanowni Państwo, przedstawiam od roku 2012, również do końca 2016, czyli do projektu budżetu, dotacje z Unii Europejskiej, środki zewnętrzne na inwestycje. Również udało nam się tutaj oczywiście pozyskać trochę środków z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji w 2016, nam spłyną ostatnie transze. Nie pokazuję tutaj, Szanowni Państwo, dochodów z nowej perspektywy finansowej, ponieważ tutaj dopiero będziemy składać odpowiednie projekty i wnioski. Na 100% nie mogę powiedzieć, że pozyskamy daną kwotę, bo to dopiero na etapie konkursów, na etapie rozpatrywania wniosków różnie może być, dlatego też to na późniejszym etapie
przy innej okazji na pewno Państwa będziemy też na bieżąco informować, jak nam się udaje realizować dochody z tej nowej perspektywy. Często, Szanowni Państwo, też przy różnych spotkaniach z mieszkańcami padają pytania, a co się dzieje z naszymi podatkami? Dla Państwa takim tym podatkiem, który tam najbardziej odczuwacie w swoich budżetach, jest podatek od nieruchomości, o którym mówiłem w skali miasta. Mamy tego 2 miliony. No, oczywiście ten podatek trafia do budżetu miasta i środki te przeznaczane są oczywiście na wydatki, na drogi, na inwestycje, na poszczególne inne rzeczy, na przykład oświetlenie dróg. Nie ma dokładnie przeznaczenia tych podatków, że idzie dokładnie na to, idzie to po prostu do puli wydatkowej miasta. Zrobiłem dla Państwa taki wskaźnik również w przeliczeniu na jednego mieszkańca, jak się podatek od nieruchomości kształtuje. To są te niebieskie słupki, a słupek zielony, Szanowni Państwo, to jest przeliczenie wydatków na jednego mieszkańca. Jak widzicie, Państwa finansowanie oczywiście w części tych wydatków nam to bilansuje, natomiast oczywiście resztę finansujemy ze środków własnych, z podatków pozostałych, jak również z dotacji. No również część tych wydatków finansujemy długiem. Tutaj w szczególności, Szanowni Państwo, chcąc sprawnie przeprowadzać inwestycje i szybko i terminowo je kończyć, trzeba się oczywiście zadłużyć. Do tematu długu za chwilę wrócę. Tutaj, Szanowni Państwo, przedstawiam strukturę budżetu w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Wydatki bieżące to są wydatki, które są, to jest ten zielony słupek, to są wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem miasta. Utrzymaniem miasta, z pomocą społeczną, z oświatą, bez inwestycji. Przy konstrukcji każdego budżetu zawsze najpierw musimy zabezpieczyć wydatki bieżące, natomiast później patrzymy, ile zostaje na inwestycje. Staramy się zawsze każdego roku inwestować w granicach 10 milionów złotych. Jest to utrzymanie i rozbudowa istniejącego majątku, jak również oczywiście nowe inwestycje. Tutaj pani Grażyna przed chwilką Państwu już powiedziała, co zostało zrobione. Rok 2014, widzicie, jest takim rokiem specyficznym. Inwestycji było ponad 18 milionów, ale wiążą się z tym inwestycje oświatowe. Między innymi szkoła podstawowa numer 3 rozbudowana na Głożynach. Kolejne lata, 2015, jak również 2016, utrzymujemy poziom inwestycji w wysokości 10 milionów. Jak mówię, może ten poziom skoczyć w kolejnych latach pod warunkiem pozyskania środków z Unii Europejskiej. Kolejny wykres, Szanowni Państwo, pokazuje główne dziedziny, na które idą środki z budżetu miasta. Na niebiesko macie zaznaczone transport, gospodarka komunalna i ochrona środowiska. To są, Szanowni Państwo, związane rzeczy z utrzymaniem dróg gminnych, dróg powiatowych, jak również z całym tematem gospodarki komunalnej, czyli tutaj między innymi kanalizacja. Oczywiście tutaj również jest w transporcie funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Jak widzicie, jest to dosyć znaczny udział w budżecie. Oczywiście tutaj, Szanowni Państwo, największy udział w budżecie, w wydatkach ma oświata i wychowanie. Ten słupek na pewno zwraca Państwa uwagę, ale to jest łącznie z inwestycjami. Jak mówiłem, 2014 rok, bardzo duża inwestycja, szkoła podstawowa numer 3 rozbudowana o przedszkole. Kolejna pozycja, jest to pomoc społeczna. Również tutaj, Szanowni Państwo, utrzymuje się to mniej więcej na stałym poziomie. Tutaj również pragnę zaznaczyć, że do opieki społecznej otrzymujemy w granicach 60% dotacji z budżetu państwa. 40% wykładamy ze środków własnych. Ten najmniejszy słupek dotyczy kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Jest to funkcjonowanie naszego MOK-u i biblioteki. Również staramy się tutaj utrzymywać stały poziom. Słupek zielony, kultura fizyczna i sport, jest to funkcjonowanie MOSiR-u oraz w granicach 500 tysięcy złotych w każdym z tych słupków. Dotyczy to dotacji do klubów sportowych, do funkcjonowania sportu w gminie. Projekt budżetu 2016 pokazuje tutaj Państwu
w torcie, żeby było najlepiej widać w tym budżecie, co ma największy udział, czyli to, o czym wspominałem, oświata, wychowanie. Na drugim miejscu transport, łączność, trzecie miejsce pomoc społeczna, kultura fizyczna, sport, funkcjonowanie MOK-u i biblioteki. Teraz to, co najważniejsze. Często również, szanowni państwo, zadajecie pytania, na ile jest zadłużone miasto, kiedy będzie spłacony dług i w ogóle po co się zadłużamy. Tutaj pokazuję państwu od roku 2012, jak kształtowało się zadłużenie. Jak widzicie, w roku 2014 dosyć wysoko, ponad 20 milionów. W trzecim kwartale utrzymuje się na tym samym poziomie. W 2014 roku zaciągnęliśmy więcej długu, żeby dofinansować inwestycje. Mieliśmy prawie 19 milionów inwestycji w 2014 roku, gdzie dofinansowaliśmy to długiem. Te środki, szanowni państwo, do nas potem wracają w pewnym momencie. Na początku wykładamy, zaciągamy dług, ale podam państwu przykład. Tężnia kosztowała nas w granicach 1,5 miliona złotych. Żeby te zadania inwestycyjne przyspieszyć, żeby nie robić tego 10 lat, tylko rok, musieliśmy zwiększyć zadłużenie. Ale z tężni uzyskaliśmy z powrotem 1 200 000 złotych w formie dotacji. Podobnie w formie dotacji wróciły nam środki w granicach miliona na przedszkole numer 3. Także wykładamy na początku, zadłużamy się, ale istnieje bardzo duża szansa później odzyskania tych środków. Tylko najpierw trzeba było niestety, ale wyłożyć. Tak to działa. Szanowni państwo, tutaj już na ostatnim slajdzie pokazuję państwu udział zadłużenia w inwestycjach. Tutaj, jak widzicie, są to inwestycje w poszczególnych latach. Pokazałem plan 2015, ponieważ bazuję tutaj na planie, ponieważ nie mam, no wiadomo, wykonania dopiero za trzeci kwartał, nie spłynęły jeszcze wszystkie faktury, więc bardziej tutaj obrazowo jest pokazanie planu. W takiej części zadłużenie nam finansuje, szanowni państwo, inwestycje. Reszta to jest dochody i pozyskane jakieś środki również zewnętrzne. I tylko i wyłącznie na to zaciągamy zadłużenie. Na początku zawsze staramy się tutaj korzystać z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Niestety tutaj to idzie tylko pod kątem ekologicznym. Tam jest bardzo wąski zakres. Często stosujemy tutaj emisję obligacji, które są bardzo atrakcyjne dla nas. Udaje nam się to robić na atrakcyjnych warunkach. Robimy to przetargami. Także tyle. Można powiedzieć, że zadłużenie obecne, które posiadamy, spłacimy do końca roku 2023. Zadłużenie, uważam, mamy na bezpiecznym poziomie. Robimy to cały czas z głową. I do tego, szanowni państwo, oczywiście zadłużenie to nie jest tak prosto sobie uruchomić. Przede wszystkim musi być zgoda rady, żeby puścić w ogóle złotówkę zadłużenia, plus nasz organ kontrolny w Katowicach, Regionalna Izba Obrachunkowa, musi wyrazić pozytywną opinię. Czyli bez takiej nadrzędnej kontroli my nie jesteśmy w stanie też tutaj żadnej złotówki długu uruchomić. Natomiast, jak mówię, mamy je na bezpiecznym poziomie. Wszystkie warunki mamy tutaj spełnione. Banki nas też bardzo wysoko oceniają. Także można podsumować, że finanse miasta mamy na bezpiecznym poziomie. Dziękuję bardzo.